Był już film, z czym łączyć róż i z jakimi kolorami łączyć odcienie zieleni. Dzisiaj czas więc na kolejny kolor. Będzie to czerwony. Zapraszam. Czerwony jest bardzo popularny w damskiej szafie szczególnie. Natomiast zauważyłam, że bardzo często jest problem, z czym go łączyć. Najczęściej, szczególnie w wydaniu wieczorowym, jest połączenie czerwony plus czarne. Czyli mamy na przykład czerwoną bluzkę, czarne spodnie albo czerwoną sukienkę, czarne dodatki. I owszem, nie ma w tym nic złego, natomiast jest to szalenie banalne. I uważam, że czerwony można ograć zdecydowanie innymi kolorami, będzie wyglądała bardzo ciekawie i dalej bardzo kobieco, ponieważ pamiętamy o tym, że czerwony jest bardzo mocnym, energetycznym kolorem, który kojarzy się z namiętnością, z seksem, z miłością, jest takim kolorem agresywnym, więc jeżeli dajesz go na dużą powierzchnię ciała, no to trzeba być tutaj świadomym, że będzie się mocno zwracało uwagę na siebie. Także kobieta w czerwonej sukience na pewno jest bardziej taka wyzywająca, można powiedzieć, niż ta sama sukienka w wydaniu na przykład szarym. Ale wracając do połączeń kolorystycznych z czerwienią, oczywiście zacznę od tego, że czerwony czerwonemu nierówny i należy rozgraniczyć różne jego odcienie. I oczywiście możemy mieć do czynienia z jasną czerwienią, czyli z taką delikatną czerwienią, która jest, można powiedzieć, już taka nawet trochę różowawa, ponieważ jak wiemy, gdy do czerwienia dodajemy biel, no to ona się rozbiela, aż w końcu zrobi się taka właśnie różowa, ale mamy też do czynienia z ciemną czerwienią. Ciemne czerwienie to te takie buraczano-winno-bordowe i tutaj można mieć, właśnie można mówić o ciemnej czerwieni. Oczywiście czerwienie, tak jak każdy kolor, mogą mieć swoją temperaturę, czyli mamy do czynienia z czerwienią ciepłą i te ciepłe czerwienie to takie oranżowe, pomidorowe, truskawkowe i chłodne czerwienie, czyli te, które mają w sobie odrobinę różu, na przykład czerwień malinowa. Oczywiście też czerwień możemy podzielić pod względem chromatyczności na zgaszoną czerwień, czyli taką, która jest tak jakby wyblakła, trochę przygaszona albo szarością, albo brązem i mamy do czynienia z taką czerwienią bardzo ostrą, bardzo wyraźną, bardzo taką wysokochromatyczną. I tutaj mamy 6 różnych grup czerwonego i ja opowiem, jak te czerwienie łączyć z innymi kolorami. I tutaj od początku idąc, jasna czerwień bardzo pięknie wygląda z odcieniami takimi ciemnymi, ciężkimi, jak na przykład granat. Granat jest takim kolorem blisko czarnego i też dodaje tak jakby takiej powagi, takiej elegancji, natomiast nie jest tak banalny jak wcześniej wspomniana czerń. Granat świetnie się sprawdzi z jasnymi czerwieniami, szczególnie jeżeli te jasne czerwienie są takie ostrzejsze. Ciemne czerwienie super będą wyglądały z odcieniami zieleni, czyli jak można powiedzieć, że bordo jako ciemna czerwień jest takim odcieniem, troszkę kolorem jesiennym, to też będzie pięknie bordo wyglądało właśnie z zieleniami, które są też jesienne, czyli kaki, wojskowa, oliwka, taka zgniła zieleń, będzie to świetnie wyglądało, ale też oczywiście możemy pamiętać o tym, że bordo przecież można troszkę rozjaśnić. No i oczywiście to, że z bielą to na pewno wiemy, natomiast pięknie bordo wygląda połączone z beżem, z takim cielistym różem, czyli coś, co jest tak jakby zbliżone do koloru naszej skóry i wtedy tak jakby ściąga trochę powagę tego bordowego koloru, ponieważ bordowy to jest połączenie odcieni czerwonych z fioletowymi i fiolet tak jakby dodaje właśnie ciężkości do tej czerwieni. Ona traci tą swoją wyrazistość, taką moc i się robi trochę cięższa i dlatego to bordo pięknie wygląda rozbielone, rozjaśnione odrobiną beżowego. Kolejne odcienie, czyli te ciepłe. Ciepły czerwony to taki, który jest taki bardzo wiosenny. Mogą to być na przykład kolory maku, pomidora, truskawki, taka oranżowa czerwień. I one cudownie sprawdzają się w połączeniu z ciepłymi brązami. To może być mleczna czekolada, to może być karmelowy, tofi, wielbłądzi brąz. I tutaj będziemy mieć świetne zestawienia, ale też taka czerwień ciepła,
taka pomarańczowawa, dobrze będzie wyglądała z ciemnymi zieleniami. Trzeba tylko uważać, to już mówiłam w filmie o zieleniach, trzeba uważać na to, żeby nie wyglądać tak trochę jak Boże Narodzenie, bo jednak to połączenie tak by ciemnej zieleni z czerwienią robi trochę taki świąteczny klimat. Także tutaj na to uważajmy, ale pod względem kolorystycznym bardzo dobre połączenie, właśnie jesienna zieleń i ciepła oranżowa czerwień. Chłodne czerwienie natomiast, jak na przykład malinowa, czyli taka, która ma w sobie więcej różu niż żółtego, to jest taka czerwień, która bardzo dobrze się sprawdzi na przykład z jeansowymi odcieniami niebieskiego i z takimi stalowymi, gołębimi odcieniami szarości. To na pewno to będzie takie bardzo ciekawe zestawienie, ale też będzie można połączyć ją z szmaragdową zielenią. Też ciekawe, ostre, takie kontrastowe, trochę blokowanie koloru. Kolejna grupa, którą mamy, to chromatyczność, czyli mamy zgaszone czerwienie. I te zgaszone czerwienie mogą być albo takie wyszarzałe, albo zbrązowiałe. Takie rudawe. I te rudawe czerwienie świetnie wyglądają oczywiście połączone z innymi takimi jesiennymi kolorami. Na przykład z różnymi odcieniami brązowego. I to może być taki odcień gorzki czekolady, ale to też mogą być takie bardziej odcienie, które są pomiędzy żółtym a brązem. Czyli taki złotawy, tak skorupka cebuli. To może być musztardowa żółć. I to będzie takie ciekawe, jak sobie wyobraziłem, właśnie rudy odcień czerwieni i musztardowy żółty jako połączenie w stylizacji takiej ubraniowej. I oczywiście też oprócz tych takich rudych, właśnie jakby przybrązowionych, zgaszonych brązem czerwieni, mamy też te czerwienie zgaszone szarością, czyli takie przyszarzałe. I one będą dobrze się sprawdzały z innymi przyszarzałymi kolorami. I tutaj możemy znowu jeansowy niebieski, możemy odcienie kaki, możemy też odcienie nawet takiego zgaszonego lawandowego fioletu. Jeżeli ktoś lubi takie wyraziste, jeżeli przy dwóch zgaszonych kolorach można mówić o wyrazistych, ale takie dosyć wyraziste zestawienie. Ostatnia grupa kolorystyczna na dzisiaj to wysokochromatyczne czerwienie. I te wysokochromatyczne czerwienie to oczywiście mogą być i cieplejsze, i chłodniejsze, ale takie, które są bardzo intensywne, bardzo mocne i bardzo rażące. Jak je połączyć? Oczywiście możemy je połączyć, jak wcześniej mówiłam, z czernią, ale to jest banalne. Możemy je połączyć z bielą, ale to będzie trochę robiło takie wrażenie trochę naszej flagi narodowej, więc też nie do końca polecam. Świetnie sprawdzą się od cienie niebieskiego, ale takiego niebieskiego, który będzie albo bardzo jasny, taki pastelowy, czyli taki blady, na przykład koszulowy właśnie błękit, albo taki odcień, który będzie jeansowo-granatowy. I to będzie bardzo, bardzo takie grzeczne zestawienie tej czerwieni, bo ją trochę po prostu będzie osłabiało i będzie tak ciągnęło w dół tą mocną energię, ale też taki ostry, mocny czerwony będzie ładnie bardzo wyglądał z jasną szarością. Jasny, taki naprawdę delikatny, popielaty, można by było powiedzieć, że on jest już bardzo blisko nawet białego. Także to są moje propozycje na dzisiaj. Jeżeli jesteś w fanem czerwieni, to mam nadzieję, że coś nowego udało się dla siebie dzisiaj tutaj pozyskać. Jeżeli znasz kogoś, kto nie lubi czerwieni albo się jej boi, to pokaż ten film, żeby trochę zainspirować, jak tą czerwień można udomowić, że tak powiem. A ja oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!